O, na przykład o tej świętej to w ogóle bym mogła mówić godzinami, bo większość rzeczy, które przeżywam i na przykład sobie myślę, że coś tam, to a matka Teresa powiedziała to, albo coś tam, to matka Teresa powiedziała to. No, albo bym mogła jeszcze porównywać wszystko do świętego Ignacego, bo oni w ogóle mają jedną duchowość. Zapraszam. I łatwo się mówi o matce Teresie, dlatego że bardzo dużo wiemy o jej życiu. W znaczeniu, no, byliśmy świadkami trochę jej życia, nie? Każdy gdzieś tam z nas o niej usłyszał. Ja lubię matkę Teresę, bo mamy bardzo wiele wspólnego, bo ona mi bardzo imponuje. I moich dwóch ukochanych świętych to jest właśnie ona i Ignacy z Loyoli. I oczywiście, jak mierzyć to wysoko, i są mega niedoścignionymi przeze mnie wzorami wiary, przykładami, z których lubię czerpać, które mnie inspirują. No ale tak jak mówię, jak mierzyć to wysoko, prawda? Urodziła się 25 sierpnia w Albanii, 26 przyjmuje chrzest. I to już jest na przykład coś, co nas łączy, bo 26 sierpnia są moje imieniny, więc mamy tyle wspólnego z matką Teresą. A wiecie, nie wiecie, ale ja wam powiem, że od powołania matki Teresy do teraz tylko jedna Albanka wstąpiła do misjonarek miłości. A, bo misjonarki miłości to jest ten zakon, co ona założyła. Więc sorry za dzisiejszy odcinek, dlatego że ja chciałam tylko powiedzieć o jednej rzeczy. Naprawdę o matce Teresie, o wszystkich jej doświadczeniach można byłoby mówić godzinami. Napisano mnóstwo książek, powstało mnóstwo filmów. Jest krytykowana i chwalona w jednym czasie. Więc skoncentruję się tylko i wyłącznie na jednej ważnej rzeczy, która jest według mnie bardzo wielkopostna, bardzo piękna, i zapraszam. W każdym z domów misjonarek miłości, zakonu, który założyła matka Teresa, są dwie kaplice. O dwóch wiem na pewno, może są trzy. Jedna jest do użytku publicznego, czyli kiedy przychodzą potrzebujący, to siostry tam w tych kaplicach się modlą z potrzebującymi, a druga jest dla użytku sióstr. I w tej kaplicy dla potrzebujących jest napisane, one wszystkie są urządzone mniej więcej tak samo, bardzo podobnie jest w tej publicznej kaplicy. Jest ołtarz, jest figura Matki Bożej, tabernakulum, są ławki, jest krzyż i tuż pod tym krzyżem po lewej stronie, pod ręką Jezusa, jest napisane w lokalnym języku pragnę, a w kaplicy sióstr wystrój jest bardzo podobny, te kaplice sióstr są mniejsze, nie ma ławek, jest tylko dywan. Jest napisane I thirst, co oczywiście też znaczy pragnę po angielsku, dlatego że siostry porozumiewają się, niezależnie od tego, z jakiego są kraju, językiem urzędowym tego zakonu jest język angielski. To też dlatego właśnie jest napisane I thirst. Pragnę to jest słowo, jedno z ostatnich słów Jezusa Chrystusa na krzyżu, tuż przed Jego śmiercią. I o samym znaczeniu tego słowa można by mówić godzinami. A nawet można by się modlić godzinami nad tym słowem. Co oznacza to pragnę Chrystusa z krzyża? I myślę, że to było to słowo, które bardzo przenikało Matkę Teresę. No, to było słowo, to jest słowo, które jest w każdej kaplicy na świecie, we wszystkich kaplicach domu misjonarek miłości. To jest słowo, które je prowadzi. I dwie rzeczy. Po pierwsze właśnie to pragnienie Chrystusa we mnie, ale nie chcę powiedzieć, że ważniejsze, ale Jezus ma stałe pragnienie. Jezus cały czas pragnie być bliżej Ciebie, bliżej mnie.
i jak jest moje pragnę. Bo ja mam często wrażenie, a przynajmniej w sobie to widzę, że jestem pewna, że ja nie umiem chcieć niczego dobrego, że ja może tam coś tam trochę chcę, ale pragnąć, pragnąć totalnie ponad wszystko, ponad moje życie, ponad moją wolę, woli Boga, jest mi trudno. Drugi mój ukochany święty, Ignacy, święty Ignacy z Loyoli mówi, jeżeli nie chcesz, to proś Boga, żeby wlał ci pragnienie pragnienia. Mam nadzieję, że to będzie dobrze zrozumiane. To, co chcę powiedzieć, jeżeli wiesz, że jest coś dobre w twoim życiu, a nie umiesz się za to zabrać, nie umiesz się zabrać za post, za modlitwę, za uczynki miłosierdzia, za jałmużną, za to, żeby kogoś kochać, za to, żeby kogoś akceptować, za to, żeby przebaczyć, za to, żeby sobie przebaczyć, to zacznij od modlitwy pragnę. Panie, pragnę pragnąć, żebyś Ty mnie nawrócił. To, co kocham w Panu Bogu, to Jego absolutną szczerość, otwartość i to, że On chce mnie szczerą i otwartą, że ja do Niego przychodzę i mówię, Panie, ale ja nie pragnę. Proszę Ciebie, żebym pragnęła pragnąć. Chciałabym, żeby, mam nadzieję, że w tej całej zawiłości to będzie trochę chociaż zrozumiane. I myślę, że to jest coś, co kształtuje mnie, coś, co kształtuje moją postawę, że ja czuję, że jestem ciągle na początku, ale dzięki pragnieniu pragnienia mogę iść dalej. Może dlatego właśnie tak bardzo rezonuje we mnie ta postawa Matki Teresy, postawa Chrystusa, to pragnę. Jeśli mogę Ci zaproponować, to żebyś usiadła dzisiaj, ale nie tylko dzisiaj, żebyś często wracała do Ewangelii Świętego Jana, rozdział 19, werset od 28 do 30, żeby usiąść z tymi słowami, pragnę Jezusa i zobaczyć, jakie ja mam dzisiaj pragnienia w sercu i zobaczyć, jakie pragnę do mnie Jezus mówi. W różnych Ewangeliach jest tak, że Jezus przy końcu zawołał donośnym głosem, ale święty Jan, który był obecny pod krzyżem, powiedział, Jezus rzekł, pragnę. Później rzekł, dokonało się i oddał ducha. Jakie jest moje pragnę? To pragnę jest powiedziane w ostatnim momencie życia. Czy to moje dzisiejsze pragnę będzie potwierdzone pod koniec życia? Zapytaj Pana Boga, czy Jego pragnienia spotykają się z Twoimi pragnieniami. Pan Jezus nie krzyczał z krzyża. On rzekł. I Maryjo, święty Janie Ewangelistów, którzy byliście pod krzyżem, prosimy Was, módlcie się dzisiaj o to, żebyśmy się wsłuchiwali wewnętrznie w to, pragnę Jezusa, bo On może przyjść w każdym momencie. Może przyjść w momencie krzyża, może przyjść w momencie drogi krzyżowej, może przyjść w momencie ogrójca, w trakcie snu, w którymkolwiek momencie zechce. Proszę, Panie, dzisiaj o wrażliwe serce, święty Janie Ewangelisto, który byłeś przy sercu Jezusa. Ucz nas wsłuchiwać się w to, pragnę Jezusa w naszym sercu. Dzięki za kolejny odcinek. Share, like i komentarze, if you want to. Jak zawsze, stay tuned with God. Dzisiaj wyjątkowo lewą ręką.